Zapewne wielu osób zastanawia się, co dalej właśnie z sojuszami radnych Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej i Obywatelskiego Grunza. Jak pan to widzi, jako nowy radny, taka nowa twarz w Radzie Miejskiej? No co do wyników prezydenckich, jeszcze musimy trochę poczekać, bo mamy szczątkowe wyniki tam bodajże z kilkunastu komisji, więc jeszcze zaczekajmy z ostatecznymi wynikami. Uważam, że i tak to jest mniejszy lub większy sukces. Duży sukces pana Guzowskiego, że w końcu kandydat prawicowy przeszedł do drugiej tury, jeśli uzyska ten wynik około 40%, jak się teraz zanosi z tych sondażowych takich naszych wstępnych wyników, no to będzie to wynik całkiem dobry, czyli ten trend jest zauważalny, że ludzie chcą zmiany. No jeśli wygra pan Glamowski, to już mu gratuluję z tego miejsca, ale poczekajmy jeszcze. Zaś jeśli chodzi o Radę, no to wszystko się rozstrzygnie. Prawdopodobnie będzie koalicja Platformy Obywatelskiej tak naprawdę, nazwanej Koalicją Obywatelską, ale de facto to jest Platforma Obywatelska, no i Komitetu jakkolwiek Obywatelskiego lub nie, pana Glamowskiego. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o duże miasta, to no, Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało przeanalizować te dotychczasowe z pierwszej tury, ale i również z drugiej tury wyniki, pochylić się nad tymi wyborami i wyciągnąć wnioski i przygotowywać się już na następne wybory, bo do Europarlamentu to są też takie wybory, które no więcej pewnie do powiedzenia mają jednak mieszkańcy dużych miast i dla nas to będzie w bardzo krótkim czasie bardzo poważne zweryfikowanie prowadzonych do tej pory kampanii. Czy właśnie jak głosowali wyborcy? Z tych wyników sondażowych wynika, że no właśnie, takie pojawiają się sugestie, że głosowano przeciwko PiS-owi, a nie za kimś. Nie wiem, czy to jest przeciwko PiS-owi, bo rzeczywiście, gdyby to był taki wybór, że przeciwko komuś, no to chyba nie do końca rozumiemy, czym są tak naprawdę wybory samorządowe, bo mówimy o samorządzie. I uważam, że w tej polityce takiej lokalnej powinno być jak najmniej polityki. Powinniśmy rzeczywiście głosować na osoby, te osoby, które są blisko nas, te, które mają program, które chcą wprowadzać zmiany. Natomiast ta taka ogólnopolska, wręcz nawet wykraczająca poza kraje polityka, ona nie powinna mieć w ogóle miejsca i przełożenia w wyborach samorządowych, bo to będzie ze szkodą dla lokalnych społeczności. Ja uważam, że co jakiś czas zmiana jest wskazana, dlatego że no, jednak człowiek też wypala się wewnętrznie, potrzebny jest nowy impuls, nowe spojrzenie, nowe otwarcie, bo zmiana zawsze powoduje, że jest to lepsze spojrzenie, lepsze zarządzanie, nowe pomysły, nowe rozwiązania, a w Grudziądzu no bardzo, bardzo jest potrzeba zmiany i rzeczywiście takiego spojrzenia finansista, ale i takiego prawdziwego gospodarza. Pan Glamowski mimo wszystko stamtąd pochodzi i jak się okazuje w końcówce z powrotem wrócił na łono, że tak powiem. Przy czym może teraz odwrotny układ jest, że pan Glamowski nie do Platformy, tylko pan Platforma do pana Glamowskiego, także myślę, że zostanie to tak, jak jest, naturalnie. Przed tą turą właśnie były takie dyskusje, dużo ludzi sugerowało, zresztą pan Malinowski się wypowiadał, tak, tu radni Platformy, że to taka taktyka wyborcza. No tak, tak, tu słyszałem posła Szymańskiego, że to jest taka taktyka i okazuje się skuteczna. Ewidentnie mają 15 radnych, no to jest przewaga znaczna i prawdopodobnie tak to zostanie, taka koalicja będzie, 15. W skali kraju, jak pan skomentuje wyniki, bo tu widać że wyraźnie, że chyba no jakby tak nie za, tylko przeciwko PiS-owi się głosuje. Mniej więcej ten elektorat PiS-u bardzo taki zdyscyplinowany, a inni niezależnie, kto by w tej drugiej turze tam nie był, to zawsze byle nie na PiS. No tak, te wybory samorządowe były dla nas takim sprawdzianem dla PiS-u, jak to wygląda, ocena naszej trzyletniej władzy, tak, tych programów, tego wszystkiego. No nie do końca to się sprawdziło, chociaż mamy sukces, bo wygraliśmy ogólnie w kraju, wygraliśmy w sejmikach samorządowych, tych sześciu, mieliśmy do tej pory jeden, w trzech możemy jeszcze koalicyjnie, próbujemy domówić tą sprawę, więc jest jakiś sukces, pewnie ten niedosyt jakiś został, tak? Polska jest praktycznie w tej chwili podzielona tak na pół, tak, że ta część wschodnia, południowo-wschodnia jest zdecydowanie pisowska. Drugiej strony jeszcze nie przekonaliśmy, tak? Będzie to, myślę, że nasze wyniki w samorządzie
przełożył się troszeczkę na parlamentarne i europarlamentarne, przy czym ten wynik powinien być lepszy, bo jednak jak tu w samorządach inaczej się trochę głosuje niż na parlamentarnych i myślę, że tam będzie dobrze. Ale oceniam to, że nie do końca społeczeństwo doceniło nasze programy społeczne, tak jak te obniżenie wieku emerytalnego i 500+. No trudno powiedzieć, myślę, że będziemy to analizować. Wyniki są dla nas dość niepokojące, dlatego że widać po nich, że w tych zgłoszonych dzisiaj parametrach wygrywa pan Maciej Glamowski. Oczywiście, jeżeli tak dalej to pójdzie, jeżeli w dalszym ciągu się nic nie zmieni, jeżeli faktycznie zakończą się zwycięstwem pana Glamowskiego, no to należy to zwycięstwo uznać i przyjdzie nam pracować, współpracować z tym prezydentem. Oczywiście jest to całkowicie inna sytuacja niż zakładaliśmy pierwotnie, inny pewnie też wariant, bo pan Andrzej Guzowski miał swój pomysł na odurzenie miasta Grudziądza, na postawienie tego miasta na nogi. Zobaczymy, co de facto zaproponuje, oczywiście jeżeli będzie zwycięzcą pan Glamowski. Jak sądzi pan, miasto stanie na nogi pod wodzą nowego prezydenta? Czy miasto stanie na nogi? Trudno powiedzieć, trudno przewidzieć. Platforma Obywatelska, rządząc przez wiele lat we wielu miastach dużych w Polsce i tych mniejszych także, takich jak Grudziądz, wytworzyła pewną strukturę dużych zobowiązań pomiędzy pewnymi podmiotami, ludźmi zatrudnionymi w różnych jednostkach urzędowych i to też ma dość duży wpływ, dlatego że spora część mieszkańców obawia się wszelkich zmian, które mogą zagrozić ich bytowi. A wiemy, że Grudziądz ma dzisiaj największy dług w Polsce i to jest pewnym symptomatycznym zagrożeniem dla całej sytuacji w Grudziądzu, która mogłaby się zmienić. No jak pan myśli w nowej Radzie? Właśnie, to już teraz taka chwila, żeby porozmawiać sobie o koalicjach. Czy to w ogóle wchodzi w grę jakiś tutaj sojusz z panem Maciejem Glamowskim, zakładając, że on zostanie prezydentem, czy raczej przewiduje pan, że tu Platforma Obywatelska będzie się do nich uśmiechała? Faktycznie można by postawić tezę, że te dwa ugrupowania, które poparły oficjalnie pana Glamowskiego, mogą stworzyć tą dominantę w Radzie, ale ta dominanta na pewno nie będzie miała tego skutku, jaki oczekują mieszkańcy. Dlatego dla dobra wspólnego, dla dobra miasta, aby zrobić jeden duży krok do przodu, należałoby dokonać pewnej rekonstrukcji politycznej. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Poczekajmy jeszcze na wyniki wyborów. Zobaczymy, jak zakończą się wybory prezydenckie.